Jesteśmy po Prime MMA Show, ze mną Mateusz Murański, dzisiaj w boksie, ale przed chwilą, kurczę, prawie cię tu uszkodziłem, bardzo, bardzo tak. Przepraszam, ale chyba wszystko jest okej. Okay. Jest git. Wiesz co, Mati, przygotowałeś się twój debiut bokserski. Powiedz mi, jak tak naprawdę, jak twoje pierwsze wrażenia, nie chodzi o stricte przygotowania, bo to jest oczywiste, że one były zupełnie inne, ale jak się czujesz po tej walce bokserskiej, jakby się porównał do tego, jeśli chodzi o walki MMA? No, czuję ogromny niedosyt, bo naruszyłem kasę w pierwszej rundzie i brakowało tyle, żeby go znakotować. Jak już zobaczyłem, że się zachwiał na nogach, a się zachwiał, bo każdy to widział, to mówię, nie, no wszystkie ręce na pokład i jest ogień. Ale właśnie nie tak miało być. Plan był taki, że jak go naruszę, cofam się, czekam, wyczekuję, no ale uruchomił się we mnie ten instynkt po prostu krwi, żądny, ale to nie do kosza i to nie do boksu. Mhm. Więc tutaj mam do siebie żal, że tego nie wyczułem. Kasprz rzeczywiście się sprytnie zakrył i moje wszystkie bomby wchodziły z całej naprawdę siły, bo chciałem, mówię, kurwa, bo teraz albo nigdy, nie? I to było w pierwszej rundzie, no więc później w tej drugiej rundzie już było słabiej kondycyjnie, w trzeciej mnie zagonił pod róg i tak mnie wbije w te doły, mówię, kurwa, może w końcu się zmęczy, nie? Bo wiesz, ja to przemówiłem, ale tak nie czułem tych ciosów za bardzo, nie? Kurde, może się zmęczy, nie? Ale no, nie było opcji, żeby Hama zmęczyć. Hama mówię oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu. No a ten knockdown to po prostu to było tak, że sobie upadałem. Mnie bardzo łatwo trafić jest na wątrobę, bo jestem majkutem, ale ja od razu na springach padam, wstaję, nie? A tylko patrzę na narożnika, mieliśmy taki game plan właśnie z Michałem Wlazło i Robertem Moruszakiem, że jak ten to sobie spokojnie, mam 10 sekund na luzie, no i wysłałem się narożnika. Wolisz duże czy małe rękawice? No małe, oczywiście, że małe. Szkoda, mało brakowało, ale jak na 2 tygodnie przygotowań niecałe w świecie, w którym wiesz, rozwaliłby go mistrza KSW, rozwalił gościa z UFC i wchodzi taki Muran i daje z nim równą walkę. Mało tego było, żeby go znakłotować. No, szkoda. Mam do siebie dużo pretensji, ale też dużo pokory i pracy i być może jeszcze w boksie mnie zobaczycie. Powiedz mi, bo wiadomo, że jest... Ja się tak powiem, mam w zapasach. Mm-hmm. Jakby Robert Maruszak to jest człowiek, który doprowadzi mnie do wielu sukcesów w tym roku na płaszczyźnie MMA, ale nie wykluczamy też boksu. Jesteś flagową postacią tak naprawdę Fame MMA i jesteś, dużo dałeś Fame'owi, Fame dał równie dużo tobie. Moje pytanie, czy nie było w twojej głowie takiej koncepcji, żeby zostać, nazwijmy to szumnie, ale legendą Fame'u i bić się tylko tam? I z czego ewentualnie wynika to, że tak powiem, skaczesz po tych federacjach? Daj mi jeszcze chwilę, będę legendą każdej federacji. Okej, okay. Wiesz co, teraz odbiję trochę do tematu, który też ciebie dotyczy, ale bardziej pośrednio. Miałem przyjemność gdzieś zakulisowo, chyba w jednym z wywiadów przy okazji High League, Denis wypowiadał się na temat potencjalnej walki 2-2 Załęcy kontra Murański. Czy w ogóle to jest coś, co ciebie by interesowało? Ja już się wypowiadałem na ten temat, no przecież Denis to jest gość, który... Powinien się napierdalać w zawodowych galach, który tam z tego Kwiecińskiego to zrobił, zeszmacił go, więc to jest gościu jakby inny level, no, trzeba mierzyć siły na zamiary, a jego ojciec, nie znam go, wiem, że jest jakimś tam mistrzem Polski i tak dalej, ale ogólnie należy się szacunek takiemu gościowi jak właśnie pan Załęcki, czy też mój ojciec, bo są w podobnym wieku, a są świrami, kurwa, i wariatami takimi, że no, by zagonili tutaj niejednego małolata, nie? Wiesz co, tylko już na koniec, bo jeszcze a propos Denisa, bo mnie zastanawia, jakie ty masz podejście, bo umówmy się, forma trosztoku między tobą a choćby Arkiem Tańculą była dość hardkorowa, a jak zapatrujesz się na takie, powiedzmy, zagrywki, które on w stosunku do Alana rozgrywał, czy to w samym ważeniu, czy wcześniej na tych konferencjach i tak dalej. Uważasz, że to nie jest lekką przesadą, czy to jest jeszcze w ramach freak fightu jakby akceptowalne? Ja się na tyle brzydzę postacią tego kogoś, tego przeciwnika Denisa, że,
że bardzo żałuję, że nie wylądował na noszach i nie pojechał do szpitala po walce. Wiem właśnie, bo widziałem dużo złej krwi pomiędzy tobą a Alanem. Nie chciałeś w ogóle odpowiadać na jego jakieś zaczepki. Z czego wynika ta niechęć? Ja mu zaproponowałem, no po prostu, chłopaku, ja biorę kolegę, ty bierzesz kolegę, jedziemy do lasu bez kamer, napierdalamy się na gołe pięści. O, nie, że on kamery, że on pieniądze, no nie dam ci chłopaku zarobić grosza. I dostał reprymendę od mojego trenera, że ma siedzieć na pidzie, się nawet w moją stronę nie patrzeć, co wykonuje bardzo posłusznie, ale przychodzą kamery, no to ma prawo sobie poszczekać, a nie ma się od kogo odbić, no to szczeka na mnie, nie? Ale... I coraz bardziej mnie wkurwia. A no właśnie, a z czego wynika ten problem twój do niego? To jest coś konkretnego, czy...? Nie, bo po pierwsze będę do końca życia jeden dzień dłużej piętnał to zachowanie psa, którego wsadził do grilla. Poza tym ja mogę dać walkę Wema, tylko że już jakby w tym roku, no być może pod koniec tego roku, bo wcześniej mam już zaklepane walki, ale pod jednym warunkiem. Wszystko oddaję połowę oddaję na Różaląd i połowę oddaję na dzieci w hospicjum, na schronisko dla psów i tak dalej, a ja oddaję połowę z swojego wynagrodzenia. I podpisujemy to notarialnie, żeby nie było, że mówimy o tym, a tego to się dzieje notarialnie, każdy wrzuca na ten, że jest jakby w depozycie u notariusza, kwota zamazana oczywiście, tak, ale tyle. Tylko pod takim względem mogę się zgodzić na walkę z tym śmieciem. Ziemowit cię zawiódł dzisiaj? Trochę tak, szkoda, bo lubię chłopaka. No szkoda, nie, bo No nie trenował chłopak, no. Karma wraca, szkoda. Ostatnie pytanie, Mateusz. Ile walk w tym roku? Na pewno jeszcze 4. Jeszcze 4 walki. Okej, w takim razie... być może 5. Czekaj. Na pewno 4, być może 5. Dziękuję bardzo i do zobaczenia prawdopodobnie jutro w Hiltonie. Dziękuję. I przepraszam cię jeszcze raz.